że pod koniec troszkę mi pomogłeś. Okej, okay. Na trzecim piętrze trochę zwymiotowałem. Może niech ktoś pójdzie i to wytrze. Macie jakąś nadwodną sprzątaczkę czy coś? Witaj, Pando. Nareszcie się... Cześć, jak leci? Cześć. Nie sądziłam, że aż tak wyrośniesz, wiesz? Ej, ej, co jest? Ostrożnie z tym kosturkiem, tak? Silny, zdrowy. Ej, nie wiem, kim pan jest, ale proszę się odsunąć, dobrze? To kobieta. O, sorry, to przez tę brodę, bo trochę jest myląca. I komu tu ufać? Dość tych pogaduszek! Przyprowadźcie ich do mnie. Pani wybaczy. Pełna koncentracja, gdzieś tutaj może być ukryta ta broń! Ogon szoki! Udało się! Widzieliście, jak ją skunkwuciłem? Normalnie! Naprawdę sądzisz, że to jest ten wielki wojownik, który mnie pokona? Nie, nie sądzę. Ja wiem, że to on. A, to dobre. Miał całe życie, żeby zaplanować zemstę i tak się kompromituje. Co? Całe życie? Zaraz. Nie miałem całego życia. O mistrzu nosorożcu dowiedziałem się kilka dni temu. I jeszcze go pomszczę. A nie chciałbyś pomścić czegoś jeszcze? A tak! Te garnki i patelnie, które ukradłeś. Zamierzam je odzyskać. I to wszystko? Pewnie coś tam jeszcze narozrabiał po drodze. No nie wiem. Co jeszcze zrobiłeś? Ty naprawdę nie wiesz. Ale czego? Co cię tak bawi? No właśnie to, o czym najwyraźniej nie wiesz. Nie no, ja zaraz zwariuję. Czy ktoś mi powie, o co chodzi? Najpierw, kurczę, wchodzimy i co? I broń jest malutka, ale nie, są dwie. A ten pan okazuje się panią, ale ma brodę. Czy tylko ja... Jedyny powód, dla którego jeszcze żyjesz, to to, że twoja straszliwa głupota odrobinę mnie bawi. O, dziękuję. Za to mnie twój straszliwy szept odrobinę drażni. Za kogo ty się masz, Pando? Za kogo ty mnie masz, Pawiu? Z czego się tak śmiejemy? Cel, proszę. Ognia! No, podpal ten teres! No, podpaliłem! Cześć, robaczki! Rozwalmy to! Dlaczego dałeś mu uciec? Przynajmniej nie ma już broni. Ognia! O, patrzcie, Sili jednak ma. Moje skrzydło! Ho, zrób coś! Idę! Uważaj! Ho! Niech skacze! Złap się lin! Co? Co teraz, mały Pando? Chodź, szybciej! Musisz się skoncentrować! No dobrze! Zrównać z ziemią! I co teraz? Chodźcie!
Musimy wracać na dach! Nieźle! Za mną! Dochodźcie! Dokąd oni biegną? Na górę! Dobrze! Damy radę! Teraz kozie hop! Ty głupcze! Mój nos! Weźmij wilki całą batachę! Macie być gotowi do wymarszu! Rok pawia rozpoczął się właśnie teraz. Co teraz? Bo jest środek roku, więc rok pawia trwałby tylko pół roku w takim układzie. I to będzie bardzo piękne 6 miesięcy do siego roku. Zbierz swoje kundle i każ im wsiadać na statki. Już! Już! Ruchy!